The Champions! Tak jest, za niedługo wraca Liga Mistrzów, już za tydzień czekają nas pierwsze starcia w tej najlepszej lidze świata. Była przerwa, trochę się naczekaliśmy i starczy, proszę Państwa. Wracamy do najlepszych meczy, jakie się tylko da oglądać i teraz przedstawimy Wam nasze takie predykcje, można powiedzieć typy co do tego, jak mogą przebiegać te dwumecze. I to będzie na fazę jednak 1/8, bo dalej drabinki nie znamy. Dopiero przy następnych losowaniach uda nam się poznać, jak będzie to dalej wyglądać. Natomiast teraz możecie dziś zobaczyć zaraz nasze typy. Intro. DM Sports. Dobrze, jedziemy dalej. Czas na takie, nie wiem, taką wrzutkę odnośnie Ligi Mistrzów, czyli powiemy tam nasze typy, jak to się prezentuje. Na kogo stawiamy w tych początkowych rundach? No, to tak odnośnik można powiedzieć do tych wolnych wniosków, które tutaj widzicie. I lecimy z meczami, ja mam tutaj je ustawione, nie wiem czy to są kolejnościowo wtorek, środa, ale najważniejsze są mimo wszystko pary. No i pierwszy meczyk, myślę, że bardzo łatwy akurat, Red Bull Salzburg kontra Bayern Monachium. Gdzie upatrujesz faworyta? W Salzburgu. A ja zaskoczę, bo uważam, że pierwszy mecz w Salzburgu może być wyrównany. Też mi tak wydaje, że to nie będzie jakaś dominacja, ale na przykład nie zdziwię się, jak potem na Bawarii skończy się to 1-5 i no w sumie 5-1. Ja czuję, że tu w tym pierwszym meczu jakieś 3-2 dla Bayernu, ale to będą takie męczarnie, bo wiemy jaką obronę ma Bayern Monachium. I będziemy mieli polsko-polski pojedynek. Tak, bo tam gra Krzysztof Piątkowski, a w Bayernie Robert Lewandowski. Także, tak, niesamowite. Także ciekawe spotkanie, ale... Czyli obaj dajemy na awans Bayernu. Tak, proste. Zgadza się. Okej, dalej Sporting Lizbona kontra Manchester City. To jest 1/8, tak? Czy 1/16? Tak, to jest 1/8 jeszcze. Bo ja nie pamiętam nigdy, jak to tam się to dzieli, bo w Lidze Europy jest inaczej, to jest inaczej. 1/8, wiesz co, nie, jakby to, kurczę, po tym... Pierwszy mecz w Lizbonie. Wiem, tak, ale po tym Lyonie to mam takie, kurczę, pojęcie, że mogę... A to ja nawet nie wiem, czy to nie jest na tym samym stadionie mecz rozgrywany, bo to jest Lizbona i bardzo mi się wydaje, że jest podobny stadion do tego, który był w tym meczu. Nie, mi się wydaje, że w Lizbonie może być... Pep Guardiola nagle nie pomyśli, Zinchenko na napastnika, to jest moja idea. De Bruyne na obronę. No naprawdę, dobra. Pep Guardiola lubi zamieszać. Może zamieszać, nie wiem, kurczę, bo to jest jego ostatni sezon. Tu musimy o tym pamiętać, to jest ostatnia runda nawet bym powiedział. Remis, moim zdaniem remis 2-2 w Lizbonie, no i wszystko się rozstrzegnie na Manchester of City Stadium. Okay. Ja też powiem, że w pierwszym byłby remis, ale ogólnie wygra City tę parę. Mówisz? Tak. A, bo ja bym też musiał tym rzucić, kto awansuje. Ty? No Sporting. O proszę. Nie, no bo zaryzykuję, bo oni mają coś, że w 1/4 albo w 1/8 lubią odpaść. I odkąd nie prowadził Barcelony, to ma problem, żeby dalej zajść. Pep. Dobra. No ostatnio był finał, więc może nie aż taki. Aha, no dobra, rzeczywiście, finał było, no ale znowu kompromitacja w finale. To jedną bramką w ogóle, tak. To jest mega. A potem w lidze rozjeżdżają Chelsea i to jest takie... Okej. I teraz bardzo wyrównana para, którą może wielu nie będzie tak przykuwać, bo nie są to wielkie marki, ale myślę, że tutaj też może być bardzo ciekawie. Benfica kontra Ajax. Pierwszy mecz rozgrywany również w Lizbonie. Chciałbym przypomnieć, że Benfica zmieniła trenera. Tak, zmieniła trenera, ale zawodników nie zmieniła. O! Benfica Ajax mówisz? Jestem bardzo ciekawy tego meczu. Według mnie Benfica jednak trochę na farcie awansowała, przez tą niemoc Barcelony też. Przez pewnego rudego Holendra? Nie no, według mnie stawiam na Ajax. Nie wiem, jak to będzie się układało meczowo, ale wydaje mi się, że Ajax po prostu to dźwignie, bo jednak mają dobrego trenera i ten skład cały czas jest solidny. Gdyby kolejność meczu była odwrotna, że drugi mecz byłby rozgrywany w Lizbonie, lekko upatrywałbym faworyta w Benfice, natomiast widzimy, że drugi mecz będzie w Amsterdamie i połączenie Antony, Sebastian Aller i Dušan Tadić, no to dla mnie jest naprawdę ostatnimi czasy, szczególnie w tej grupie jak grali, to było coś fajnego i ja czuję, że Ajax, nie wiem czy półfinał, tak jak 2 czy 3 lata temu, ale też może daleko zejść. Więc tutaj Ajax. Czyli na Ajax stawiamy. Dobra. Chelsea kontra Lille. To jest ciekawy pojedynek. Lille to jest taki zespół w tym sezonie, że... To jest zespół Ligi Mistrzów w tym sezonie. Tak, niż, tak niż bo w lidze bardzo słabo. No chyba się po prostu bawią tym, że mają tą Ligę Mistrzów, bo raczej się nie zapowiada, żeby w tym sezonie, po tym sezonie mieli znów. Chyba Chelsea jednak, bo Chelsea tą 1/8 lubi przejść, jak nie trafia na Bayern. No, na spokojnie myślę, bo te, no też kolejność meczów dla nich nie najlepsza, bo drugi mecz akurat będzie w Lille, ale... Ale to mogą być takie mecze na 1-0, 2 razy, szczerze mówiąc, tak mi się wydaje. Bo to tak się na to trochę zanosi. No, widzę kolejny mecz. Tak, zgadza się, czyli mecz drużyn nie w formie, czyli mecz Atletico Madryt kontra Manchester United. Pierwszy mecz w Madrycie. Pierwszy mecz jest w Madrycie. No to Manchester. Ronaldo lubi strzelać jednak tam na stadionie. Nie wiem, czy na Wanda Metropolitano, bo nie wiem, czy on tam grał dużo meczy. Myślę, że mógł z 2 zagrać, nie więcej, bo ten stadion jest dość nowy. Jeden zagrał w barwach Juventusu, no, ale chodzi mi o to, no to z 3 powiedzmy, że mógł. No, ale chodzi mi o to, że on strzeli coś na pewno. Że znając go, to w Lidze Mistrzów napali się, bo to jest ostatnia możliwość dla w ogóle Manchesteru zdobyć jakiś puchar. Więc nie zdziwię się, jak tutaj akurat naprawdę napali się Ronaldo na to trofeum. Myślę, że patrząc na te ostatnie mecze, bo oglądałem sobie jeden i drugi mecz tych ekip w weekend i no nie będzie. To, znaczy wiadomo, też będą troszeczkę inne składy, ale... To może być ciekawe wiesz ogólnie. No ja czuję, że tam babole w obronie będą jeden za drugim i no nieważne, która drużyna awansuje moim zdaniem w 1/8, nie, w 1/4 moim zdaniem chyba odpadnie. Okay. Natomiast ja upatruję tutaj faworyta w United, bo ta obrona jest troszkę bardziej solidna, bardziej stabilna i mniej bramek traci. Ale mniej bramek przede wszystkim traci. To jeżeli o to chodzi, to tak, ale ale wiem o co Ci chodzi, ale tak, no na Manchester stawiamy, tutaj nie jest to nic dziwnego. Okej. Następne spotkanie, czyli Villarreal i Juventus. Forza Juve, jak to mówił pewien zawodnik. Forza Juve. Pierwszy mecz w Hiszpanii w Villarreal. To jest trudne, bo nikt się nie spodziewał, że Villarreal wygra w Bergamo w ostatniej kolejce. To tak łatwo. Przeniesiony mecz w ogóle. Nie wiem, w lidze im idzie tak nawet średniawo, w sensie nie są wysoko, a potrafią zagrać dobre mecze, nie? Ostatnio dosyć fajnie, bo wygrali z Betisem 2-0, widziałem. No ale mi chodzi jakby stricte, jakbyś tak popatrzył na ostatnie, nie wiem, 7 meczów, że mają takie mecze lepsze i gorsze. Wiesz co? To jest drużyna, która lubi grać z mocnymi pod tym względem, że ciężko się gra tym mocnym ekipom, ale chyba... Dobra, ja powiem tak, pierwszy mecz jest z Hiszpanii. Tak, pierwszy mecz remis, no i Juve u siebie wyciągnie tam jakieś 2-1 czy coś, teraz nie ma bramek na wyjeździe, więc... Też bym się skłaniał, że tutaj Juventus sobie poradzi, tym bardziej, że no, chyba mogą zarejestrować Duszana Vlahovicia. Tak, no on nie grał nigdzie. Także. Tak, no to Vlahović pewnie też coś strzeli. W ogóle chyba ten zapis już jest martwy, jeżeli o to chodzi. Tak? Mi się wydaje, że z 2 lata temu został zdjęty czy coś, bo pamiętam właśnie, że tam było, nie wiem, czy z Coutinho, czy z kimś właśnie, że on przyszedł z Liverpoolu i potem tam mógł chyba grać, czy ktoś inny. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że jest martwy przepis, ale nie jestem pewny, nie będę się kłócił. Dobra. I moim zdaniem 2 najciekawsze spotkania. Najpierw odrobinkę gorsze, czyli Inter Mediolan, Liverpool, pierwszy mecz rozgrywany w Mediolanie. Znaczy powiem tak, że Inter wygrał siebie, jakieś takie 2-1, ale na Anfield dostanie tak w trąbę 3-0 i po prostu się pożegnają z imprezą. Jasne. Tak jak Barcelona się przejechała na tym, że u siebie wygrała wysoko, a potem jednak przegrała jeszcze. Spryt chyba Jurgena Kloppa i poszło. No i pamiętajmy o tym, że to już w tym drugim meczu przede wszystkim na pewno będą do dyspozycji najlepsi zawodnicy w Liverpoolu. Tak, bo w tym pierwszym niekoniecznie może być tak stricte, że będą na świeżości, mogą nie być. No, myślę, że jeszcze będą, bo to nie będzie, nagrywamy to na stan 8, to nie będzie dzisiaj i jutro, tylko za tydzień, czyli po prostu to będzie 15-16. Jeszcze nie będą mieli tej świeżości takiej stricte w tym pierwszym meczu. O to mi chodzi, jeszcze podróż i tak dalej, no a Ty jak to myślisz? No też mi się wydaje, że Inter może wygrać w pierwszym spotkaniu albo gdzieś remis, bo to jest przede wszystkim... Ciężki teren i to przekonał się chociażby o tym Real Madryt, który jest w świetnej formie, bo choć wygrał 1-0, no to bardzo ciężko się oglądało ekipy królewskich. dużo cierpieli i no, głównie tej nieskuteczności Interu mogą dziękować za to, że nie przegrali. Dlatego ja bym tutaj postawił, że w pierwszym meczu Inter może wygrać, ale ogólnie postawiłbym w dwumeczu na Liverpool, bo wiem, że to jest drużyna, która bardzo lubi grać u siebie i to pokazała w tych dwóch meczach przede wszystkim. I też upatruję Liverpool jako jednego z faworytów do dosięgnięcia po półfinał przynajmniej. Okej, no przecież oni swojego czasu to mieli chyba z ponad rok nieprzegranego meczu na Anfield, więc... I to chyba załamał to Atletico Madryt. No, jest taka możliwość. To było też bardzo wielkim szokiem. I wtedy nastała pandemia już całkowicie. Tak. Nawiązując jeszcze krótko, szybko do Interu, to powiedzmy sobie, że w ostatniej kolejce oni w pewnym momencie meczu z Milanem mieli 7 punktów przewagi nad nimi. Tak. A skończyło się na tym, że mają 1. Tak, no dzięki temu liga będzie ciekawsza, można powiedzieć, zacytować klasyka, ale fajnie, że przede wszystkim Milan wraca na dobre tory, bo były ostatnio takie wyniki Milanu, gdzie było lekkie zastanowienie, czy przedłużenie z Stefano Piolim to jest na pewno dobra decyzja, ale widać, że chyba jednak w tym meczu potrafili się... Ja się boję, że to Juve zaraz tam doskoczy. Znaczy tam jest dość strata, bo chyba z 10 punktów, ale... Chociaż nie wiem, nie będę też strzelał, wydaje mi się, że około 10 punktów może być straty, że oni doskoczą, kurczę, i się będą bili o Ligę Mistrzów. Nie mówię, że o mistrzostwo, ale że doskoczą, bo jednak ruszyli trochę. Tak, dobra. To też zależne jest od tych meczów bezpośrednich. Tak. Dużo. Ostatnie spotkanie do mówienia. I zdecydowanie najlepsze spotkanie, to trzeba sobie powiedzieć, czyli Paris Saint-Germain kontra Real Madryt. Pierwszy mecz rozgrywany w Paryżu. No i tutaj moim zdaniem predykcje... mogą być bardzo różne z tego względu, że patrzymy sobie, że no to powiedz, że to takie... Wiesz co, ja bym chciał zobaczyć tercet w końcu, bo do tej pory widzieliśmy ich z 3 razy, a zazwyczaj kończyło się to tak, że jeden schodził i wchodził drugi, więc nigdy nie zobaczyliśmy tak stricte ich w jakimś pełnym meczu, jak oni tam grają. Jeżeli chodzi o Mbappé, Messiego i Neymara, byli, ale nie cały mecz, wydaje mi się, nie było takiego meczu. Całego meczu chyba nie, ale było tak, że kiedy pojechali do City, wszyscy we trójkę zaczęli mecz od początku. No, ale pamiętamy, jak tam chodzące... może człapać, a i tak swoje nastrzela. Oni z Ronaldo się mówili w tym sezonie, że dajmy temu Lewandowskiemu zdobyć tę Ligę Mistrzów, bo Ligę Mistrzów, w sensie chodzi mi, może też predykcja jakaś, ale chodzi mi o to, żeby zdobyć, żeby wygrał po prostu piłkę, chociaż patrząc na to, że jest to durne losowanie przełożone po mistrzostwach świata, to jest skandal, moim zdaniem, no bo nagle są istotne. Jak tak to nie były, tak są. No. Tak w ogóle, no dobra, może najpierw dokończmy to jeszcze, ten temat. No, skończmy to. Powiedziałbym Real, żeby PSG awansowało, bo mam taką nadzieję, że odpadnie Real. Bo chciałbym zobaczyć po prostu, czy zazębi się ta ekipa Mauricio Pochettino, czy oni będą w stanie w trójkę grać po prostu w tej, bo zazwyczaj wychodzi jakiś Di Maria zamiast jednego z nich. I nie wiem, czy Neymar w końcu będzie do dyspozycji, bo coś tak długo ta jego rekonwalescencja trwa. To prawda, nie jestem pewien. Na drugi mecz myślę, że już będzie gotowy, ale na pierwszy chyba nie. Dobra, ja mówię, że przejdzie PSG. Mam nadzieję, że nie jest klątwa. Dla mnie to jest sytuacja win-to-win, bo i jak sfrajerzy się PSG, to będę mega zadowolony, i jak sfrajerzy się Real, to będę mega zadowolony, więc niezależnie co tu się stanie, jestem uchachany. Czyli mówisz, że Real, żeby była różnica? Szczerze chyba powiem tak, bo czuję magię Viniciusa w drugim meczu. Tak mi się wydaje. Vinicius jest w gazie. Okay. Szczególnie pytanie, jak się będzie czuł, bo Czesz ostatnio tak średniało, nie? Miał taki leciutki zjazd teraz, takie uspokojenie formy. I co chciałeś, Mrowa, dodać, bo już omówiliśmy. A propos tego Lewandowskiego, kiedy jak zahaczyliśmy, tak sobie zdałem sprawę, że te mecze teraz najbliższej reprezentacji, dopiero sobie uświadomiłem, jak bardzo ważne to może być w kontekście tych nagród The Best, Złotej Piłki, bo no Robercik może zdobędzie tą Ligę Mistrzów, ale jeżeli nie pojawi się nawet na Mistrzostwach Świata, to cienko widzę później szansę na to, żeby coś mógł tutaj zdobyć. Bo wiadomo, możemy sobie mówić, że na swoim podbórku zdobędzie wszystko, tylko kiedy Bayern nam... Wszystkiego nie zdobędzie, bo odpadli z pucharów. No rozumiem, ale kiedy Bayern ostatnio nie wygrał Ligi? No ostatnie 9 lat chyba wygrali, albo 10. Więc co to w tym specjalnie? Ja wiem, ja też tego nie umniejszam w żaden sposób Bayernowi, bo wygrać nie ligę... Nie mają rywala po prostu. No. To jest za słaba liga troszeczkę, żebyśmy mogli pod to wjeżdżać. Tak samo jakby PSG wygrało ligę, uważam, że tam też nie ma dla nich rywala, bo to nie są konkurencyjne ligi. No ale też przegrali w zeszłym sezonie, to też trzeba pamiętać. Nie? No i to było bardzo ważne, tylko widzimy. Lille, które wygrało ligę, teraz w ogóle nie ma sił, jeżeli chodzi o wygranie następnego sezonu. No też popatrz na PSG, jednak oni wzmocnili pozycję bramkarza, gdzie mieli genialnego bramkarza, bo kończył mu się kontrakt. Wzięli Messiego, no bo był do wzięcia. Biorą sobie Ramosa, bo jest do wzięcia Ramos, bo skończył mu się kontrakt. Biorą, kogo jeszcze? Wijnalduma. Dziedziego Wijnalduma, który szczerze w Liverpoolu, no to mu gra jak, a tak to szczerze tak o nim słabo. Wiesz, że nie został zarejestrowany na fazę play-off Ligi Mistrzów? No to już wiem. No to tak ciekawe. To jest straszny zjazd, no bo on chciał grać z Messim w Barcelonie. Po czym Messi poszedł do PSG, ja też poszedł do PSG. I no, z Messi. Tak nie najlepiej się potoczyła ta kariera. Nie, no tak. Znaczy on też nie jest młodym zawodnikiem, on chyba z 29 lat ma. Więc, ale w Liverpoolu jednak był taką postacią, która wnosiła coś. No tutaj jakby trafił do dobrego klubu, to wiekowo prime mógłby się teraz szykować, no szczerze mówiąc. Tak jak na to patrzę, ale wracając do Roberta, do tej anegdoty, co wcześniej mówiłem, no myślę, że jeśli Robert nie wejdzie do Mistrzostw Świata, może z automatu szczerze pożegnać się z nagrodami FIFA The Best i tą złotą piłką. Ale nie tak jest moje zdanie. Specyficzne, bo... Zależy też jak się będzie prezentował w Lidze Mistrzów, natomiast wiemy, że w rocznikach, gdzie są tym bardziej Mistrzostwa Świata, to bardzo mocno waży na wyborze, bo no nie wszyscy się skupiają na tym, co się dzieje stricte tam w tych Ligach Mistrzów i tym bardziej w Bundeslidze. No dobra, a masz, bo już kończy ten materiał, bo będzie miał 50 minut pewnie, już dawno takiego nie mieliśmy. Masz faworyta do wygrania Mistrzostw Świata? Ja bym postawił na Argentynę obecnie, to co oni prezentują od tylu meczy nie przegrywając. Jest to dobry kurs, aczkolwiek ja bym też, ja bardziej upatruję takie drużyny, które mogą wystrzelić i się bardzo na nich zaskoczymy i tutaj bym postawił na Serbię. Uważam, że to jest świetna reprezentacja. Do wygrania, no to powiem Ci grubo. No, pokonali Brazylię, tym bardziej, że mają teraz Duszana Vlahovicia, jest też Tadić. No wiem, ale to żeś tak grubo poszedłeś. Ja uważam, że to może być drużyna, która może mocno zaskoczyć. Wiem, że ta Dania wróciła z wakacji jednego roku i też wygrała, ale... Nie chodzi mi, że mogą wygrać żadnym. Nie, no bo ja zadałem proste pytanie. Typ na zwycięstwo. Na zwycięstwo nie ma. Zaskoczenie, rozumiem, na przykład dojdą do 1/4, jestem w stanie się zgodzić. Ale chodzi zwycięzcę, tak? Kogo byś typował? O, w ten sposób. No ja bym powiedział Argentynę i wtedy mówiłbym o Messim, że może zdobyć złotą piłkę lub FIFA The Best. No i może Portugalię, wtedy Ronaldo. No bo w tych obecnej sytuacji to Ronaldo gra padakę, miał początek w miarę w Manchesterze. Messi gra padakę, co jest 2 bramki w lidze, 3 może szczerze. W Lidze Mistrzów z 2 też pewnie. I co? I tyle. No jest też... A jednak Lewandowski ich bije na głowę, no chyba że Sebastian Haller, który wygra Ligę Mistrzów za Ajaxem. Też jest taka możliwość. No jest taka możliwość, ale... Ciężko tutaj, wiesz, też można, znam tą realię głosowania i załóżmy, że PSG dojdzie daleko do Ligi Mistrzów, a Francja wygra Mistrzostwa Świata. No to wtedy to już co? Jest Mbappé. Murowany kandydat Kylian Mbappé. Albo też Karim Benzema, bo Real Madryt dobrze się trzyma, on tam jest głównym dyrygentem, Francja, no to na pewno tam będzie grał, więc to też we Francji było... No Francuzów to zawsze można wymienić w sumie, nie? Tak, to jest inna kwestia. No ja mówię, że ja bym postawił po prostu na Argentynę, patrząc na to, jak oni grają i że po prostu dowożą te wyniki, jak potrzebują. Nawet bez Messiego. Ostatnio bez Messiego, więc to też pokazuje, że jest to naprawdę silna ekipa, a no Messiemu brakuje jakby tego trofeum. I ta kariera, myślę, już by była naprawdę tak spełniona. Dobra. Koniec, bo rozgadaliśmy się dzisiaj, ale było wiele tematów. Subik, łapeczka i co? I trzymajcie się. Szykujemy ciekawe materiały na niedługi czas. Tak, myślę, że będzie się działo. Cześć!